Spending time far away was never what I meant to do for us. Even though you're okay, I wish that I could give you all of me for you to say. No, czy będziemy wracać przez Düsseldorf, czy przez Sandy, zobaczymy. Okej. Dzień dobry, kochani. Ja witam się z wami w kolejnym dniu. Wczoraj byliśmy na zakupach w Düsseldorfie, ale niestety nie zdążyliśmy już wybrać się w to miejsce, gdzie Pascal mieszkał. Także dzisiaj wybieramy się jeszcze raz do Düsseldorfu i wybieramy się też w okolice Aachen, dlatego że tam pracował przez długi, długi czas mój tato. Także robimy sobie dzisiaj taką wycieczkę, co ze wspomnieniami, jak to było, gdzie mieszkałeś. Trochę nam opowiesz o tym wszystkim, a ja też wam pokażę, jak to wyglądało u nas. Kiedy mama zabierała nas właśnie do taty, było tam takie bardzo fajne, przyjemne osiedle. Bardzo miłe wspomnienia mam stamtąd. Zabrałam też zdjęcia z domu, które później wam pokażę. Także my już ruszamy, zabieramy was na wycieczkę. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. For when we are, I'm not sure that we can keep getting out of emotion. Bide our time and proceed. Calculate the equation. Jaka dziwnie się tu czuję, serio. Tak jakoś taki powrót po prostu do przeszłości. Totalnie się wzruszyłam. Patrz w tym budynku. Tutaj te trzy okna, to było mieszkanie taty. I tutaj jak zaraz przejdziemy do tego podwórka, to z tyłu był jeszcze taras. Także mega. Idziemy zobaczyć, mam zdjęcia stare. Tutaj zabrałam zdjęcia z domu. I to zdjęcie jest zrobione właśnie tutaj. Na tym podwórku. Tu się wchodziło. Mamy ciemno. A tu się bawiliśmy. Ostatni raz byłam tu 20 lat temu. Może nawet 21 albo 22. Tutaj stał zawsze nasz samochód. Tu tato mieszkał, za tym żywopłotem jest taras. A tu się bawiliśmy. To jest dokładnie tu i w sumie nic się tu nie zmieniło. Nic. Od tego czasu. Tu jest zdjęcie jeszcze właśnie z ogródka, tak jak przed chwilą wam pokazałam. Także minęło 20 lat, w sumie nawet ponad 20 lat i nie zmieniło się kompletnie nic. A żałuję, że taty tu nie ma, bo tata też się wzruszył, ja będę ryczał. Mega, mega dużo. Mega dużo wspomnień mamy stąd. W sumie ja, mój brat, moi rodzice. Mega fajnie, zawsze się nam tutaj czas spędzało. Tu było dużo dzieci dookoła. Między innymi w tym domu mieszkały też takie dwie dziewczynki, z którymi zawsze się bawiliśmy. Tutaj zawsze dookoła tego drzewa, które jest na środku. Jeździliśmy na rowerkach, na hulajnogach. Sporo czasu to spędziliśmy, naprawdę dużo, dużo, dużo wspomnień. W ogóle myślę sobie, że fajnie będzie zadzwonić do taty. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Mój tato pracował tutaj przez ładnych parę lat. Tutaj w tym mieszkaniu mieszkał chyba przez 6. Może nie całe 6. Ale my przyjeżdżaliśmy tutaj zawsze z mamą i z bratem do taty na jakieś ferie, wakacje. Jak tylko była taka możliwość, to
to tutaj właśnie z tatą byliśmy. No mi się tutaj bardzo podobało. Wiem, że mama miała taki pomysł, żeby wyjechać tutaj na stałe, żeby przyjechać do taty. Natomiast tato nie był wtedy zbyt chętny, bo jemu tutaj to miejsce kojarzyło się głównie z pracą, z rozłąką z nami. Więc on chciał wracać do Polski. No i koniec końców tak się to wtedy skończyło, że mój tato dał wypowiedzenie w pracy. I jakoś na początku roku, ja miałam w tym roku komunię, jak tato skończył tutaj pracę, czyli miałam 8 lat chyba, jak się nie mylę. Tato dał wypowiedzenie i dosłownie chyba miesiąc lub dwa przed końcem pracy niestety miał wypadek na budowie. Spadł z dosyć sporej wysokości i wylądował w szpitalu. Miał wtedy operację, ma chyba 3 śruby w kolanie, jak się nie mylę. Także później wrócił do Polski i na mojej komunii był już o kulach. No i w sumie albo wtedy, albo rok wcześniej byliśmy tutaj ostatni raz. Także to będzie już ponad 20 lat, jak byłam tutaj po raz ostatni. Ale wspomnień jest masa. Zawsze bardzo chciałam tutaj przyjechać. Nigdy wcześniej mi się to nie udało, a teraz w sumie dzięki Pascalowi, dzięki temu, że byliśmy tutaj niedaleko u jego rodziny, stwierdziliśmy, że fajnie będzie też zrobić taki film, troszeczkę powspominać. No i tak jak to tutaj widzicie, ten kadr, tak ja pamiętam to jako dzieciak, jak biegałam tutaj z moim bratem po tym podwórku tam w środku i bawiliśmy się z dziećmi sąsiadów. Mega fajne wspomnienia i bardzo się cieszę, że miałam okazję przyjechać tutaj po tylu latach jeszcze raz. Na Instagramie wrzucam wam też fotki takie sprzed 20 lat i teraz te z dzisiaj. Robimy sobie takie fajne małe porównanie, także wpadajcie też na Instagrama. Kochani, my jesteśmy właśnie w drodze do Düsseldorfu. Pascal jeszcze szybko myje samochód. A przed chwilą zobaczyliście miejsce, w którym mój tato mieszkał, w którym ja spędzałam też sporą część dzieciństwa. Razem z moim bratem jeździliśmy zawsze z mamą do taty, jak tylko były jakieś wolne dni, ferie, wakacje. Także właśnie tam, gdzie widzieliście, mój tato mieszkał i z tamtym miejscem mam wiele, wiele miłych wspomnień. Natomiast teraz jedziemy do Düsseldorfu. Pascal się tam wychował, mieszkał tam chyba 10 lub 11 lat. I z tego co wiem, to dzielnica, w której Pascal mieszkał, jest to jedna z najgorszych i najbardziej niebezpiecznych dzielnic Düsseldorfu. Także zobaczymy, jak to wszystko tam wygląda. Zabierzemy was też oczywiście ze sobą. Spróbuję namówić Pascala, żeby nam troszeczkę poopowiadał o tym, jak to wyglądało, jak tam mieszkali. Dość długo tu mieszkałem. Halo! Mieszkaliśmy tutaj 10 albo 11 lat. Ogólnie, chyba trochę głośniej mi się. Ogólnie tutaj nie wiem nawet co mam powiedzieć. Tu mieszkał mój kolega z przodu. Tu był kiedyś taki duży plac zabaw po prawej. Przejdziemy sobie tu środkiem. Ja tylko
YouTube. Walla, walla. No mów. Nie ty? Walla, YouTube. Ich hab dir mal gelegt, dass ich klein bin. Was? Da an diesem Block da oben. Was? Wie heißt dieses YouTube-Video? Pink Summer. Wie? Pink Summer. Pink Summer. Genau. Weißt du, wie man das schreibt? Nein. Wie schreibt man das? Wenn man das schreibt, Pink und Summer. S-U-M-M-E-R. Guck mal, Jan, schreib die mal auf. Ich abonniere dich gleich, ne? Ja, abonnier mal. Warte, wir müssen dabei sein. Musst du dabei sein? Ja, Walla. Was geht denn? No, wie viele Abos habt ihr schon? Wie viele Abos wir haben? Um die 1000. Ihr kriegt schon Geld, ne? Ja, so langsam. Ah, so reich. So reich. Także tak. Tutaj mieszkałem. Tam na górze gdzieś. Chyba przedostatnie piętro to było. Przedostatnie piętro? Halo, was ist das? Nee, YouTube-Video. Von wem? Ganz am Ende. Wie heißt die? Ich hab hier mal gewohnt, weißt du? Als ich klein war, so ein kleines Video. Hallo, hallo. Wie heißt die auf YouTube? Wie heißt das Video dann? Pink Summer 31. Wie heißt die auf YouTube? Pink Summer 31. Auf YouTube heißt die. Siehst du? Wie heißen sie auf YouTube? Hallo, ich bin auf YouTube. Abonniere bitte. Wie lange geht das Video? Bitte abonnieren! Wie viel? 20 Millionen. Und das Abonnement? Passport. Der Pascal hat hier gelebt damals. Genau. Ich habe hier gelebt. In diesem. Letzte? Achso, nur letzte. Ich bin Lisa. Und das ist geisteskrank, Leute. Das haben wir, Leute. Pixar 31. Aber geisteskrank. Vor 20 Jahren bin ich hier umgezogen. Genau, hier hat mein Kollege gewohnt, weiß ich noch. Siuri. Mohammed, Passport. Z tego co ty wspominałeś, to była najbardziej niebezpieczna dzielnica, tak? Tak, najbardziej niebezpieczna. No ogólnie tu jest syf straszny, co też widać. Się rządzi swoimi prawami. Tak, dokładnie. Tam się w tych krzakach, ja wam pokażę. Tutaj było więcej krzaków kiedyś, teraz tam był plac zabaw i tak dalej. Tu kiedyś się chowaliśmy ogólnie, jak ludzie tu przychodzili nożami, pistoletami. Tu ogólnie było wejście do mojego bloku. Tu mieszkałem kiedyś. Teraz chyba ciężko o jakiekolwiek polskie nazwisko. No nie. Aczkolwiek to jest jakieś niemieckie, Schinkel, gruby. No, ale ogólnie ciekawie tak. Ciekawie, tutaj graliśmy zazwyczaj gogosy, nie wiem czy kojarzycie, takie małe figurki plastikowe, gogo, to się tutaj grało, tam z tyłu graliśmy. Pink Summer 31. Tam z tyłu graliśmy na Game Boyu, często tam były takie fajne ławki. Tak, tam ogólnie się idzie jeszcze w inną tą, no tu stoją wózki pod tym, co ludzie kradną, no tu jest ogólnie... Nieciekawa dzielnica. Tu był plac zabaw na górze, tak? Tak, tu był kiedyś na górze plac zabaw, ale tu widzisz, jest teraz wysypisko takie i odrosnęło, odrosło i po prostu nie ma już tutaj niczego. Tam zrobili, widzę z tyłu, plac zabaw. Czyli w sumie, czekaj, ile lat tu mieszkaliście? No od urodzenia aż miałem 10 lat, potem się przeprowadziliśmy do Polski. 10 lat, okej. Okay. No, 10 ale lat. Ale to Wiki tu chodziła do przedszkola, a ty już do tak. Szkoły. Tak. Ja, Bitte, bitte. Was für Bitte, bitte? Guck mal. Guck. Das? Hier ist abonnieren, ne? Mach mal. Jetzt ist abonnieren. Pink Summer. Aus welchem Land kommen Sie? Aus Polen sind wir. Wir sind jetzt in Polen. Also die Videos sind tatsächlich auf Polnisch, aber wir machen jetzt auch deutsche Untertitel drauf. Ja? Ja, aber wir sind ja jetzt in Polen tätig. Als ich so. Wohnen Sie noch hier irgendwo in der Gegend? Nee. Also ich wohne jetzt in Polen. Seit 20 Jahren. Wohnen Sie jetzt hier? Nee, ich wohne nicht mehr hier. Ja. Wohnen Sie in Polen? In Polen jetzt. Wie viele Abonnenten? Sind Sie hier gekommen? Sind Sie besucht gekommen? Wie lange sind Sie zusammen? Oh, richtig geil. Wie lange sind wir zusammen? Nein, wie lange sind wir zusammen? Ach so, also bis hier ungefähr 9 Stunden. YouTuber, wenn man
100.000 oder so. Ach so, meinst du diesen, ja. Nee, dem kommt man erst ab 10.000. Leider noch nicht. Vielleicht wird das ja mal was. Wir sind am Anfang. Genau, ich wollte den Leuten hier zeigen, wo ich mal gelebt habe, weißt du? Ja, ja. Genau. Und war schön die Zeit hier? Ja, war ganz angenehm. War aber auch gefährlich damals hier. Ja, da war das ist ja auch jetzt gefährlich, so wie damals? Ja, ist immer noch gefährlich. Da war manchmal schwer. Wann veröffentlicht sie das Video? Wahrscheinlich jetzt am Wochenende. Könnt ihr mal reingucken, da seid ihr auch drin. Ja, ja. Hallo. Auf jeden Fall wissen wir noch, als wir hier den Gebüsch versteckt haben, als hier irgendwie eine Messerattacke war oder so. Ja, war hier Schlägerei oder so, ne? Schlägerei, Messerattacke, die haben die Autos immer zerkratzt hier. Ja. Haben Sie mitgemacht? Nein. Mitgemacht. Ich habe mich immer versteckt, ich war klein. Ja, du warst 10, oder? Ich war 10, ja. Du jetzt, wie alt sind Sie? Jetzt bin ich 32. Man fragt doch sowas nicht. Sie sind verheiratet? Nee, noch nicht, aber das ist meine Verlobte. Aha. Inshallah genau. Wird euch nichts passieren mit ihr. Dankeschön. Dankeschön. Gehen wir weiter, oder? Gehen wir weiter. Wo hab ich Lämme? Macht's gut, Jungs, ne? Mach's gut. Ciao. Ciao. Die Hut hier. No, także. Tutaj też dużo znajomych mieszkało. Po prostu tu było dużo Polaków wtedy, swoich czasów. Kiedyś było dużo Polaków, teraz większość to Turcy. Tak, dokładnie. Tu widzę, że nic się nie zmieniło. Tutaj na dół był taki wjazd garażowy, co myśmy zawsze na deskorolce czy coś zjeżdżali. Wchodzą znowu do góry i tak. No, fajne dzieciństwo, ale no... Nie takie bezpieczne. Fajne, ale niebezpieczne, ale no, przynajmniej masz dużo wspomnień. Tu pamiętam, ale że się chłopak też powiedział, że dalej jest niebezpiecznie. No dalej jest niebezpiecznie, no ale to się nie dziwię, bo tak tu też wygląda, nie? No. No wszędzie leży. Ale tutaj widzę też. Wszystko. Gdzie mój kolega mieszkał, też był kiedyś taki fajny plac zabaw, ale już go też nie ma. Nie wiem, wszystko zlikwidowane. No to tak wyrzucają te śmieci, to tak leży sobie tygodniami, miesiącami, aż ktoś raczy to odebrać. I tak dawniej też tak samo było, nie? Także czyli... tutaj w 11 mieszkał mój kolega. Nie wiem, na którym piętrze. Ale, też... ale myślisz, że jeszcze któryś z nich tutaj mieszka? Nie, nie, nie. Tu już nikt nie mieszka z tych dawnych kolegów. Tutaj był ten plac zabaw, o którym wspomniałem, ale wszystko... Tutaj? Tak, dokładnie. No, nic już nie ma. Tak przykro. No, trochę przykro. Ale z tego, co mówiłeś, jak tutaj mieszkałeś, to te bloki nie były takie kolorowe, nie? Nie, one miały inny kolor. Może jak znajdę zdjęcie, to wyświetlimy to też na wideo. To wrzucimy, jak znajdziesz, to wrzucimy. Dokładnie. Dokładnie tak. Także mamy tu fanów, już widzę. To jest respekt na dzielni, kochanie. Tak, respekt na dzielni po prostu. No. No i tak to tu jest, nie? Ja się tu nie czuję bezpiecznie ani trochę. No tak średnio bezpiecznie się tutaj czujemy, ale fajnie było wrócić i też nagrać to, pokazać. W sensie, ty masz też dużo nagrań z dzieciństwa właśnie, no, nie? Bo twój tato nagrywał sporo. No, tam na przykład, gdzie przechodziliśmy, nie wiem, czy nagrywałaś, jak było tyle dzieci? Tak, 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 nagrywałam ten urywek. Tam się uczyłem jeździć właśnie na rowerze, nie? Na przykład. To ty też powinienem gdzieś mieć jeszcze, to może wam wyświetlę. W ogóle może wstawimy jakieś urywki z tych starych filmów z dzieciństwa twoich? No. Jak będą tu sąsiedla, to coś wrzucimy. Dokładnie, możemy coś takiego zrobić. No. Tak. Także, proszę pana, w niezłej dzielnicy się wychowałeś. No. Ale fajnie, cieszę się, że mnie tutaj zabrałeś i że mogliśmy to zobaczyć. Bo no jest to ciekawe, nie ukrywam, jakby to miejsce, gdzie mój tato mieszkał i gdzie my spędzaliśmy większość czasu, no, no to jest totalnie inna bajka niż tutaj ta dzielnica. Jak ona się ta dzielnica nazywa jeszcze raz? Znaczy tu jest ogólnie dzielnica Düsseldorfu, się nazywa Reisholz. A... To co, zabieramy się stąd? Tak. Najchętniej. Nie no, bezpiecznie to tu nie jest, to na pewno. Także co? Jeszcze moglibyśmy tamtędy iść, ale tam jest taki park mały, ale to nie wiem, czy to raczej nie, tam jest tyle ludzi, nie mam jakoś zbytnio ochoty tam przychodzić. Nie no, jak są tam tłumy, to nie będziemy się tam wybierać z kamerą, bo no, widziałeś, co było przed chwilą. No, także dokładnie. Co? Zawijamy się do domu. Dokładnie. No, teraz jesteśmy przy mojej dawnej szkole podstawowej.
Tu jest chyba tylne wejście, o ile dobrze pamiętam. Tam zaraz się przejdziemy zobaczyć, o ile w ogóle będzie otwarte. Pewnie nie będzie, bo tam zazwyczaj jest zamknięte. Tam główne wejście. Także tu jest takie tylne, akurat tu brama była otwarta. Czyli tutaj chodziłeś do podstawówki? Tak, do podstawówki, 4 klasy. Podstawówka trwa w Niemczech 4 lata. I potem się idzie do innych, do innej czyli szkoły. Czyli jest najpierw podstawówka, później jak się nazywa? No potem jest wybór między Grundschule, Hauptschule, Gymnasium i Realschule. A ty chodziłeś do? Ja miałem iść do Realschule chyba, o ile dobrze pamiętam. Ja już tu potem nie chodziłem, ja się przeprowadziłem do Polski i już właśnie nie chodziłem do szkoły tutaj dalej. Także skończyłem podstawówkę i później wyjechaliśmy do Polski. Także tu mamy główne wejście. Ogólnie się wchodziło, tam za tym krzakiem jest jeszcze takie wejście jakby boczne i zazwyczaj myśmy tam wchodzili i szliśmy tamtędy, bo tu jest po prostu taki budynek, który jest jakby taką częścią łączącą, ale oficjalnie to jest główne wejście tutaj. Wiem, że jak byliśmy tutaj ostatnio, to tu stała taka ławeczka w środku. A jest jeszcze ławeczka tu, no. Nie wiem, czy jest, widać. Jest, ale tego nie będzie widać na kamerze. No. Jest ławeczka. Tak, właśnie przy pierwszym dniu tutaj byłem pierwszakiem, to tu przy tej ławeczce robiliśmy sobie zdjęcia i potem tu siedziały takie lalki dwie. Chłopak i dziewczynka właśnie. Ale widzę, że tych lalek też już nie ma. No trochę czasu minęło, kochanie. No, odkąd ty chodziłeś do podstawówki? Zobaczymy jeszcze, czy to boczne wejście jest otwarte, ale raczej nie, bo tam zawsze dzieciaki wchodziły, jak przychodziły do szkoły. I tam zazwyczaj było potem zamknięte, żeby nikt nie wchodził, bo tam podwórko jest, takie różne. Znaczy było, nie wiem jak jest teraz, zobaczymy zaraz. Tu jakiś remont widzę jest. Tu ogólnie był nasz plac szkolny. Tu zawsze wszyscy się bawiliśmy na tym placu. Tam widzę ping-pong jest jeszcze, stół ping-pongowy. Tam zawsze się wymieniało kartami Pokemona albo innymi pierdołami. Tymi kartami, które ci później ukradli, tak? Tak, jakiś mały Turek mi ukradł moje karty Pokemona, niestety. No i tak po prostu siedzieliśmy na przerwach, spędzaliśmy czas przy Game Boyu, przy kartach właśnie i takie były przerwy. No. Tam właśnie, gdzie są te takie kolorowe filary, to tam jest przejście na drugą stronę i tam jest jeszcze taki duży właśnie plac, gdzie też były po prostu przerwy. To jest jeden plac, potem jest drugi plac, a tam na wprost jest hala sportowa. Kupa czasu, co? No, trochę minęło. Stąd chyba nawet pamiętam, miałeś takie zdjęcie właśnie przed tym głównym wejściem do szkoły. Możliwe, nie wiem, nie pamiętam. W jednym z albumów powinno być. No. Kochani, my się z wami żegnamy. To by było tyle na dzisiaj. Byliśmy w Aachen, w sumie obok Aachen. Byliśmy w Düsseldorfie, zobaczyliście jedno z najbardziej niebezpiecznych osiedli, które się tam znajduje, na którym wychował się Pascal. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Pa, pa! Pa, pa.